Petycję dotyczącą upamiętnienia osoby Ryszarda Kuklińskiego złożyła Fundacja Zwycięska Misja z Otwocka. Podczas ostatniej komisji skarg, wniosków i petycji zaakceptowano wniosek Fundacji Historia Kołobrzegu, aby wykonać planszę z opisem historycznym generała Kuklińskiego w podświetlanej tablicy w porcie jachtowym przy Reducie Morast i promowanie jej wraz z tym zabytkiem jako pewnego reliktu zimnej wojny. Podczas wczorajszej sesji radni procedowali uchwałę w tej sprawie. Według Jacka Kalinowskiego Ryszard Kukliński to bohater narodowy i należałoby go uhonorować w inny sposób. Ja proponowałem, żeby upamiętnić postać generała Kuklińskiego w postaci odlewu z brązu jakiejś tablicy i umiejscowieniem jej. Myślę, że to byłoby godne uhonorowanie. Natomiast komisja nie wyraziła na to zgody. Dla naszego klubu postać pana generała Kuklińskiego jest jednoznacznie pozytywna, nie ma w żadnej kontrowersji, została to osoba zrehabilitowana i działała na rzecz obalenia komunizmu, a więc niewątpliwie jest to postać, która zasługuje na jak największe uhonorowanie. Jednak według większości radnych generał Kukliński to postać kontrowersyjna i w tym temacie szeroko podczas sesji wypowiedział się Dariusz Zawadzki. Kołobrzeg słynął wojskiem. Było tutaj mnóstwo wojskowych jednostek. W wojsku tym służyli prawdziwi patrioci i służyli obywatele polscy. Jeżeli my jako Rada uhonorujemy teraz osobę, która uważana była i została skazana za zdradę, za to, że wynosił informacje dotyczące polskiej i tajemnic Wojska Polskiego obcemu mocarstwowi, i uczynimy z takiego człowieka bohatera, to kim, szanowni państwo, będą te setki tysięcy żołnierzy służby zasadniczej, służby zawodowej, oficerowie i podoficerowie, którzy w tych wszystkich latach do 1989 roku służyli w polskiej armii. Radny jednak popiera propozycję umieszczenia tablicy informującej o działalności tej postaci historycznej w porcie jachtowym. Miałaby się na niej znaleźć między innymi informacja o działalności żeglarskiej Kuklińskiego. Taka tablica według Krzysztofa Plewki stanowiłaby promocję naszego miasta. Radny uważa także, że Dariusz Zawadzki swoją wypowiedzią wygłupił się totalnie, rozpoczynając niepotrzebną dyskusję. Było to po prostu głupie. Po prostu była podjęta, przygotowana uchwała, komisja ją zaaprobowała, my powinniśmy przegłosować i zamknąć temat i byłby spokój. Także ja w tej chwili powiem tylko tak, no będę głosował oczywiście za przyjęciem. Uważam, że nawet ta tablica ze względów naszych reklamowych jest wskazana. My powinniśmy wykorzystać to, że Kukliński był na terenie Kołobrzegu. Czy on był taki, czy inny, był tutaj, jest osobą znaną, jest osobą, która jest po prostu znana w całej Polsce i nie tylko, bo i na świecie. Bardzo mi się nie podoba tok dyskusji i typu słowa, typu ktoś się wygłupił, czy nie wygłupił. Szanowni państwo, nie odbierajmy sobie prawa do wyrażania własnego zdania. Na tym polega demokracja. Każdy z radnych ma prawo wyrazić swoje zdanie na temat danego projektu uchwały. Renata Brączek również poparła propozycję dotyczącą wykonania tablicy, jednak podkreśliła, że najistotniejsza będzie treść, jaka się na niej znajdzie. Wicekomandor Ryszard Kukliński, pułkownik Ryszard Kukliński, więc tutaj mnie to zastanawia. Powinniśmy się nad tym też zastanowić, ale kto ma to wykonać, kto ma zrobić ten projekt i czy my jako rada, jako radni będziemy musieli, myślę sobie, że chyba tak, mieć wpływ na to, co ma się znaleźć na tablicy znamionowej, żeby nasze miasto, nasz Kołobrzeg nie stał się pośmiewiskiem właśnie takich sytuacji, jakie miała miejsce w mieście Kraków, gdzie słowo pułkownik zostało zamalowane czerwoną farbą, a napisane zdrajca, i żeby to nie miało miejsca. Myślę, że miasto Kołobrzeg nie poniesie strat wizerunkowych, jeżeli te informacje bardzo wyważone znajdą się w tablicy, które już w porcie nie istnieje, a które będą mówić o człowieku, o jego pasji do żeglarstwa i będą w odpowiednim miejscu usytuowane.
Ostatecznie radni 11 głosami za przyjęli projekt uchwały dotyczący wykonania planszy z opisem historycznym generała Kuklińskiego w podświetlanej tablicy w porcie jachtowym przy reducie Morast i promowanie jej wraz z tym zabytkiem jako pewnego reliktu zimnej wojny.